Młodszy inspektor Furgał melduje kompanię honorową Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz poczty sztandarowe gotowe do rozpoczęcia uroczystości.
hymn Rzeczpospolitej Polskiej. A to ci! Baszność na ramię broni. Do nogi broni. Pod oddziałem. Zboczni. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor gimnazjum imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, panią Alicję Pogorzelską. Że młode pokolenie Polaków może odważnie czcić pamięć tych, którzy własnym życiem okupili wartość najwyższą. Wolność ojczyzny, podstępnie wymordowany kwiat polskiej inteligencji, który stanowił zagrożenie, ponieważ powszechnie było wiadomo, że żołnierze ci i policjanci, osoby wykształcone, inteligentne, będą bezwzględnie bronić Rzeczpospolitej, więc wydał na nich wyrok śmierci, jakże okrutnym sposobem. Wierząc do końca, że dostają się do niewoli radzieckiej, jest jeńcem wojennym i chronią go konwencje Haska i Genewska. Proszę rodzinę o posadzenie węgla. Julian Radoniewicz, oficer Wojska Polskiego, nadkomisarz Policji Państwowej, urodził się 8 października 1895 roku w Migrodzie Nowym. Od 1916 roku służył żeglarzem Józefa Piłsudskiego. Za swoją postawę został odznaczony srebrnym i złotym krzyżem zasługi. Za męstwo przez wiele lat rodzina nie mogła nawet poszukiwać swojego syna i brata. Córka Juliana Radoniewicza, pani Hanna Turlewicz, mieszka w Warszawie. Natomiast od roku 1954 w Olsztynie mieszka druga córka, pani Barbara Lękiewicz, która wraz z mężem Edwardem Lękiewiczem jest blisko związana z naszym miastem. Państwo Lękiewicz pracowali z niezwykłym oddaniem w służbie człowiekowi.